Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to porównanie dwóch liczników bardzo znanej, bardzo popularnej marki jak Garmin Edge 540 i IGP Sport BSC 300. Dlaczego porównuję te liczniki? Z tego powodu, że one na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo, bardzo podobne. Nie da się ukryć, że IGP Sport wzorował się trochę na Garminie. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to mają praktycznie ten sam. Jeżeli chodzi o wielkość, to jest chyba 2,4 cala. Gabarytowo Garmin troszeczkę większy. Jeżeli chodzi o przyciski, to nawet bardzo podobnie umiejscowione, tylko z tą różnicą, że w Garminie mamy 7 przycisków, w BSC 300 mamy 6 przycisków. I różnica największa, że te takie najbardziej funkcyjne, przesuwające są po prawej stronie, a w Garminie są po lewej. Dlaczego porównuję te liczniki? Bo pewnie dużo osób powie, że to jest totalnie bez sensu, jak można porównywać flagowego, nie no, może flagowego to nie, ale drogiego Garmina, który w dniu premiery kosztował 1899 zł, a licznik BSC kosztuje 700 zł. To są oczywiście ceny katalogowe. Jeżeli chodzi o ceny, no to już Garmin trochę spadł i myślę, że poniżej 1800 zł można kupić, a BSC można kupić na przykład w sklepie Trezado za 630 zł z kodem oczywiście Veloberda 10%, więc myślę, że to jest dobra cena. I od razu też wytłumaczę, że Garmin Edge 540 jest to mój zakup prywatny. Zakupiłem go głównie dlatego, że trochę z łachu już byłem niezadowolony, a że posiadam zegarek Garmina, więc chciałem trochę skorzystać z tego ekosystemu. A IGP Sport BSC 300 jest przy takiej luźnej współpracy z Trezado, gdzie dzięki temu Wy macie kod 10%, gdzie dzięki temu macie kod 10% rabatu na liczniki BSC, no i na wszystko, co tam jest, nawet 15% w zależności od produktu. I to, że jest to jakby delikatna współpraca z Trezado, dlatego też oznacza materiał jako sponsorowany, to nie oznacza to, że musicie kupować te liczniki, że one są najlepsze i wszystkie inne są bez sensu. Po prostu zawsze w moich filmach staram się Wam powiedzieć, który licznik dla kogo będzie odpowiedni. Mam nadzieję, że ten film nie wzbudzi tyle kontrowersji, jak wzbudził ostatni film porównanie szosy do gravela, gdzie szosa treka była niewiele szybsza od gravela crossa, gdzie oczywiście chodziło mi bardziej o porównanie opon, a nie samych rowerów, ale wczoraj padłem ofiarą masowego hejtu i chyba z 5-6 komentarzy z różnych kont było, że się totalnie nie znam i że w ogóle mam mało doświadczenia i zero osiągnięć, no że po prostu chyba ktoś mi chciał ogólnie tak zdemotywować. Więc mam nadzieję, że ten film też nie wzbudzi wiele kontrowersji, aczkolwiek no tutaj też będę chciał oczywiście powiedzieć, jakie są moje odczucia. Dobra, ale do tego przejdziemy później. Przejdźmy teraz do praktyki, czyli może odpalimy te dwa urządzenia. Odpalają się tymi samymi przyciskami, czyli lewy, górny. Zobaczymy, jak to mniej więcej się szybko uruchamia. Dobra, o, IGP Sport wygrał. Uruchamia się troszkę szybciej i od razu przechodzi do głównego menu. Garmin, o, trochę dłużej. Zazwyczaj się trochę szybciej uruchamia, ale ostatnio była jakaś aktualizacja, która, no jak to w Garminie, coś poprawi, coś pogorszy. I tu powiem co do aktualizacji, to jestem trochę też zniesmaczony Garminem, bo przez dłuższy czas miałem wersję 9 coś i nieraz w domu wymuszałem aktualizację, aby się zrobiła i pokazywało, że stan jest aktualny, a ostatnio wskoczyła aktualizacja o numerze 18 i to była aktualizacja z 17 do 18. Tylko, że ja korzystałem cały czas z 9, dlatego też może było trochę parę niesmaków, o których też wspomnę w późniejszej części. Tutaj już podobieństwa tak naprawdę się kończą, bo widać różnicę, jeżeli chodzi o sam interfejs tych urządzeń. Też od razu powiem, że jeżeli chodzi na przykład o same wyświetlanie, no to tutaj Garmin na pewno jest trochę lepszy. W obydwu urządzeniach mam założoną folię matową i to jest ta sama folia matowa, co najlepsze.
który zamówiłem do Garmina. To był było zamówione dwie sztuki w komplecie i pasował też on do BSC-300, aczkolwiek do BSC-300 pasuje mi jakby bardziej. Bardziej się chyba tutaj zgrało z tymi krawędziami. Do Garmina trochę tutaj jakby odstaje. Garmin też zaznaczam, że to jest wersja 540, nie Solar. Więc jakby było wersja Solar, ten poziom wyświetlania też byłby troszeczkę gorszy. Już miałem 1040 Solar, który w ogóle mi się nie spodobał i wolę urządzenia w ogóle niedotykowe. Ja wiem, że 840 można też na przykład zrobić tak, żeby była niedotykowa, ale wybrałem 540 i jest to dla mnie lepsze urządzenie. Jeżeli chodzi o sam interfejs, to tutaj możemy sobie wybrać na przykład, z jakiego roweru mamy korzystać. Polecany plan treningowy, ale to jest akurat wedle Garmina. Jeżeli korzystamy z Training Peaksa, to oczywiście tutaj tam no, to się wyświetli. Nawigacja, treningi, ogólnie historia. No tak wygląda podstawowe menu, które za bardzo nie zmieniałem. Ostatnio doszła jeszcze Group Ride, czyli nowa funkcja, gdzie możemy stworzyć własną grupę i dane odnośnie na przykład trasy można automatycznie przesuwać między właśnie tutaj użytkownikami, ale z tego jeszcze za bardzo nie korzystałem, bo to jest nowa wersja. Też możemy przejść do takiego ogólnego menu, ale jest naprawdę ono bardzo, bardzo ogólne. Pokazuje mniej więcej pogodę, wschód słońca, zachód słońca, godzinę, podpięte czujniki. Czujniki będę miał podpięte te same. Z pierwszych takich podstawowych rzeczy na pewno to, że licznik IGP Sport jest na pewno bardzo dużo prostszy w obsłudze, jeżeli chodzi nawet o ustawienia. Naprawdę wszystko jest tu tak mega, mega intuicyjne. Nie potrzeba w żadnym przypadku instrukcji obsługi, aby tutaj zacząć z tego korzystać. Tak naprawdę wszystko jest, powiedzmy, tryb jazdy na zewnątrz. Tak naprawdę wystarczy odpalić urządzenie, nacisnąć przycisk play i już teoretycznie będzie to wszystko gotowe. Do Garmina przyznam szczerze się, że trochę już się przyzwyczaiłem i tak naprawdę wszystkie opcje już praktycznie są mi znane, aczkolwiek no jeżeli ktoś pierwszy raz użytkuje Garmina, warto zapoznać się z instrukcją obsługi, aby mieć pewność, co, gdzie wejść, żeby wszystko dobrze ustawić. Tutaj te pole, tak naprawdę jest to pole seryjne, tylko zmieniłem, chyba tylko dodałem tak naprawdę kadencję, a całe te wykresy właśnie tutaj, co widać, to już są z automatu. Takie wykresy też można ustawić w liczniku IGP Sport i na przykład one się znajdują o tutaj u mnie, czyli to jest takie pole danych ogólne, gdzie pokazuje, powiedzmy mi, daną kadencję, średnią kadencję maksymalną, tak samo z tętnem, tak samo z mocą przewyższenia. No i tutaj jeszcze mam dodatkowo temperaturę. Są mapy. Tutaj mam teraz ustawiony tryb nocny. Może zmieńmy na tryb dzienny, żeby były, powiedzmy, ustawienia na dzień. Tak wygląda mapa. No nie da się ukryć tutaj, że akurat pod tym względem Garmin będzie wygrywał. Mimo że tutaj są wgrane mapy OSM, czyli OpenStreetMap, to jednak no tutaj w Garminie wygląda to dużo, dużo lepiej. W obydwóch licznikach możemy to wszystko sobie oddalić, przybliżyć, tylko tutaj bardziej możemy oddalić, nie przybliżyć. Jeżeli chcemy przybliżyć, to musimy wszystko przeklikać, żeby pokazywało to mniej więcej w takim o trybie. Tutaj, aby sobie przybliżyć, to musimy wziąć i przytrzymać prawy górny przycisk i wtedy o zbliżamy na przykład do 80 metrów i wygląda to tak. No, Garmin będzie pod tym względem wygrywał, bo ma tutaj wszystkie jakieś tam dodatkowe punkty, sklepy, apteki, dokładniejsze ulice. Jest to też na pewno bardziej wyraźne, więc no nie da się ukryć, że no tutaj Garmin pod tym względem przoduje. No, poziom, jeżeli chodzi o wysokość, o, też mam tak ustawione. Nachylenie, aktualna wysokość, o, tutaj w Garminie coś już poszło nie tak, bo wysokość akurat teraz bardziej IGP Sport pokazuje lepszą niż Garmin, więc widzicie, urządzenie za trochę więcej pieniędzy, a nie zawsze pokazuje wszystko dokładnie tak jak trzeba. Dobra, szacowany dystans, to jest ogólnie
coś, co jest bardzo fajnym bajerem. Pokazuje tutaj staminę, czyli tak jak mniej więcej jak w grach, na ile nam wystarczy wytrzymałości. Tutaj w tym liczniku takiej opcji nie ma, ale powiem szczerze, że no, z tym bywa różnie. Jeżeli pojadę na jakiś na przykład wyścig szosowy, gdzie jest duża intensywność, to ten szacowany dystans skraca mi się praktycznie w pół godziny, że już jestem wypompowany i że nie jestem w stanie jechać dalej. Ostatnio też, jak widzieliście, miałem delikatny kryzys i pokazywał mi Garmin, że mogę jeszcze przejechać 300 km, a tak naprawdę ledwo co przejechałem 20 parę. Więc no, tutaj też to nie jest jak w żaden sposób miarodajne, aczkolwiek fajny bajer. Dobra, i okrążenia, których dzisiaj raczej nie będziemy korzystać. Korzystałem z okrążeń podczas ostatnich testów szosa kontra gravel. No, temperatura, zobaczmy z ciekawości, co ile pokazuje. Temperatura. No tutaj temperatura akurat w liczniku IGP Sport jest nieco mniejsza. Może później porównamy podczas jazdy. No wiadomo, teraz rower stoi, wszystko się nagrzewa, więc też to może pokazywać troszeczkę inaczej. Garmin może się po prostu bardziej grzać. Zobaczymy, jak to będzie podczas jazdy. Na razie jadę bez wgranej trasy, ale sobie zobaczę z ciekawości, czy Garmin załapał już te trasy, co ja chciałem. I tutaj jest, dobra, na szczęście jest. Zgrywaniem trasy w Garminie wzbudza trochę kontrowersji, bo teoretycznie działa to wszystko z automatu, aczkolwiek jeżeli nie zadziała to z automatu, to później bywa różnie, ale na razie wystartuję, pojadę kawałek i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Później podczas jazdy postaram się wgrać trasę, którą chciałbym dzisiaj na spokojnie objechać. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Licznik BSC 300 nie ma Wi-Fi, więc nie ma czegoś tak jak automatyczne, na przykład przerzucanie, synchronizacja. I trasy nie wgrywają się z automatu, trzeba je przesłać z telefonu, aczkolwiek naprawdę jest to bardzo proste i intuicyjne, więc też Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Teraz tak, Garmin po wystartowaniu zaraz pokazał mi, że live track w toku, bo ma on oczywiście taką funkcję śledzenia, gdzie ja osobiście wysyłam na maila żonie swoją pozycję i jest to dobre, w razie czego jakby coś tam się stało, jakbym długo się na przykład nie odzywał, albo jakby chciała wiedzieć, za ile się mnie spodziewać, aby obiad był świeżutki, cieplutki na czas. Niestety BSC 300 takiej funkcji nie ma. Drugą rzeczą z automatycznych takich funkcji Garmina jest to, że pokazuje nam poziom wydolności. I powiem Wam szczerze, że to działa w moim przypadku w ogóle odwrotnie niż ma to działać, bo jak jestem wypoczęty i dobrze mi się kręci, to pokazuje mój poziom wydolności na minusie, że to nie jest dobry dzień, aby trenować. A jak nie jestem wypoczęty, to potrafi pokazać na plusie. Nawet podam przykład taki, że po jakimś tam delikatnym piciu nad ranem wsiadam na rower, a mi pokazuje poziom wydolności plus ileś. A idzie mi wcześniej, chyba też coś tam ostrzej pokręciłem, więc nie wiem, jak to jest, ale no to w moim przypadku w ogóle działa totalnie na odwrót. Pierwszy z takich spostrzeżeń zauważalne jest to, że pokazywanie prędkości w obydwu licznikach działa naprawdę na podobnym poziomie. Rozbieżności są naprawdę niewielkie. Obydwa liczniki skorzystają z zaawansowanych technologii GPS, Baidu, GLONASS i jeszcze tam jakichś innych. Dlatego i w jednym liczniku, i w drugim działa to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Oczywiście na otwartym terenie, bo jak już wiedziemy, w las te prędkości nie będą już takie super dokładne. Dystanse pokazuje naprawdę na równym poziomie. Licznik BSC wystartował dosłownie ciut później, dlatego jest ta niewielka różnica. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało na koniec. Co ten gość robi tutaj w Wrocławku? Rafał Kwiatkowski, który wygrał ze mną na Robinsonadzie Kujawsko-Pomorskiej.
Przejdźmy teraz do funkcji nawigowania i zaczniemy od licznika IGP Sport. Generalnie sprawa tutaj wygląda prosta. Wchodzimy w menu, w nawigacja i tutaj z tego poziomu wybieramy sobie trasę. Ale żeby tutaj ta trasa trafiła, musimy ją wgrać ręcznie. I aby wgrać ręcznie, musimy użyć telefonu, odpalić aplikację IGP Sport, wejść w użytkownik, moje trasy i tutaj na przykład tą trasę dodać. Można na przykład narysować swój własny projekt trasy, jeżeli nie mamy jeszcze wyznaczonej na przykład na Strawie czy Komucie. Ewentualnie można zaimportować GPX lub możemy wybrać gotową ze Strawy bądź z Komuta. Ja obydwie trasy mam narysowane i tutaj, ale wejdę sobie tu. Jakiś chiński znaczek niestety, no ale to pewnie oznacza to, żeby ją przesłać. Jest ta trasa wgrana ze Strawy. I teraz tak, jak ją sobie wybierzemy, mamy wysłano na urządzenie bądź włącz nawigację. I tutaj teoretycznie, jak wysłano na urządzenie, to wiadomo, tu przerzuci z tego poziomu musimy to włączyć, ale możemy to zrobić automatycznie. Jeżeli wybierzemy właśnie tutaj włącz nawigację, to automatycznie też będzie nam pokazywać powiadomienia. Błąd chyba tutaj jest ogólnie taki, że jeżeli klikniemy tutaj, no to tych powiadomień za bardzo nie będzie, więc robimy od razu włącz nawigację. Trasa już jest przesłana i jest od razu komunikat, że zboczenie z trasy, bo my jeszcze na tej trasie nie jesteśmy, będziemy za niedaleką chwilę, ale jak tutaj widać, pokazuje nam mniej więcej strzałeczkę, w którym kierunku się kierować, bo IGP Sport jest prostym urządzeniem i nie ma przeliczania trasy oraz nawigowania na nią. W Garminie sprawa jest prosta, że po prostu wchodzimy w znajdź kurs, to teoretycznie nam się powinno już wcześniej zaimportować i jak jest, wybieramy włącz i nawiguj. Ale sprawdzimy jedną rzecz i tutaj trzeba od razu sobie ręcznie zapauzować. Wejdźmy sobie na Strawę, na przykład nie rekord, mapa. Załóżmy, że zmieniłem cel, mam nowy plan i chciałbym sobie wgrać nową trasę. Załóżmy, że to będzie mniej więcej taka traska jak tutaj. OK, done. Wpiszemy na szybko. I teraz pytanie save. Dobra. Trasa zapisana. Wejdźmy sobie w Connecta. Planowanie, trening i planowanie. Kursy na szybko. Dobra, tutaj to jest. Wyślij na urządzenie Edge 540. Gotowy do działania. Kurs będzie dostępny w ten. Dobra. No i teoretycznie powinien być ten kurs już na Garminie. Znajdź kurs. Pyk. O, wgrało. Jest, wgrało. W końcu ta nowa aktualizacja wprowadziła to, że można wgrywać trasę do Garmina podczas aktywności, bo wcześniej było to problematyczne. Raz mi się udało, jadąc nad morze, gdzie zmieniłem plan, żeby nie jechać trasą Wisły 1200, tylko odbić sobie na bardziej główne drogi. I mi się wtedy udało, ale później próbowałem już kilka razy i niestety nie mogłem. A teraz na szczęście się udało. W starszych urządzeniach trzeba było trochę więcej kombinować, bo teoretycznie powinno też to działać w podobnym poziomie, jak teraz to było zrobione, aczkolwiek były momenty, że trzeba było dodatkowe jakieś tam aplikacje i na telefon, i na Garmina, i żeby to tam wszystko się zgrywało. Dobra, udało się. Jestem z tego powodu zadowolony, że Garmin w końcu odrobił lekcję. Klikamy, jedź i dobra. I tutaj z racji tego, że Garmin ma nawigowanie, pyta, czy chcemy jechać do początku startu. Ja tym razem nie chcę, więc jadę tak, jak ja będę chciał. Jestem już na trasie i zaraz będzie nawigowanie, tylko że BSC wszedł w tryb uśpienia i to jest bardzo fajna opcja, bo w ogóle nie działa nam wyświetlacz i jak sobie weźmiemy go, ruszymy, no to on automatycznie się zapala i możemy jechać dalej. Dobra, nie pozostaje mi nic, jak o, już tu już mniej więcej zaraz będzie się wyświetlało skręt w prawo, jak to mniej więcej wygląda. Na razie póki co widać, że BSC działa z delikatnym jakby opóźnieniem, ale to zaraz jeszcze dokładnie sobie sprawdzimy. Powiadomienia na Garminie wyświetlane są
u samej góry wyskakuje dodatkowe pole, które trochę delikatnie przesłania mapę, a w BSC jest to, jak dla mnie, bardzo prosto i fajnie rozwiązane. Po prostu u góry pokazuje się strzałeczka na bezbarwnym tle, za ile i gdzie skręcić. Ok, jeżeli chodzi o nawigowanie, to nie da się ukryć, że akurat tutaj Garmin znacząco wygrywa. Wygrywa pod tym względem, że pokazuje powiadomienia za każdym razem w odpowiednim momencie. I GP Sportem, no, bywa różnie. Są momenty, że nie każdy zakręt pokaże, a jednocześnie jakieś 20-30 metrów dalej potrafi pokazywać ten zakręt później. Drugą sprawą, że Garmin jest o tyle rozbudowany, że ma taką fajną opcję jak powiadomienie o ostrym zakręcie, albo na przykład możemy też ustawić sobie powiadomienia o ruchliwej drodze. Ja na przykład sobie powiadomienie o ruchliwej drodze wyłączyłem, no bo głównie jeżdżę szosowo i by co chwilę takie powiadomienia mi wyskakiwały. Więc czytelna mapa, dobre powiadomienia, no i możliwość przeliczania trasy, aczkolwiek no akurat z tym to bywa różnie, bo miałem już mnóstwo przypadków, gdzie Garmin pod tym względem mnie zawiódł. Nieraz próbowałem skorzystać z przeliczania trasy, powrotu do domu, czy coś w tym stylu, no i działa to bardzo, bardzo przeciętnie. Może ta nowa aktualizacja coś poprawi. Tak naprawdę to jest jedna z moich tam pierwszych jazd na nowej aktualizacji. Ale miałem sytuację, gdzie wyznaczyłem sobie jakąś rundkę 200 km i mówię, dobra, jak się źle poczuję, to sobie skrócę. Rundka była w kształcie trójkąta. Skręciłem w prawo, aby zbliżyć się do drogi powrotnej. I na początku Garmin mnie zdziwił, bo zamiast zawracać, a co on lubi, żeby zawracać, to pokazało mi, że skręcam w prawo i cały czas prosto. No i mówię, o, jak na Garmina, mówię, no to spoko, w końcu załapało, o co mi chodzi. No ale finalnie się okazało, że drogę powrotną Garmin przeciął i pokazywał, żeby jechać dalej. Co finalnie bym zrobił jeszcze chyba ze dwa razy więcej kilometrów. Więc no, z tym bywa różnie. Raz kliknąłem, żeby wyznaczył mi trasę prostą z Płocka do Włocławka, tryb szosowy. I tam jest tylko jedyna dobra droga. O, poczekajcie. Tu jest taki ładny moment. I cały czas próbował mnie z tej trasy zbić. Nie wiem. Nie wiem, o co mu chodziło. Więc mam mnóstwo takich przypadków, gdzie nieraz próbowałem, aby Garmin się wykazał swoimi umiejętnościami przeliczania trasy, ale niestety jeszcze nigdy jakoś nie zrobił tego tak jakoś w miarę prawidłowo. Pod tym względem na pewno dużo, dużo lepsze było Wahoo. Dobra, jedno i drugie urządzenie oczywiście ma poziom wysokości i tutaj teraz wysokość jest na podobnym poziomie, bo tu Garmin pokazuje 53 metry i GP Sport 51, więc tu już jest ok. W chwili obecnej jadę po płaskim, więc jedno i drugie urządzenie pokazuje, że jest 0%. Nawet jakby się przyjrzeć, to całkowity wzniosek akurat i w Garminie, i w GP Sporcie pokazuje na podobnym poziomie. Jest dosłownie 5 metrów różnicy, 335 i 330. Jedną z fajnych opcji, którą ma Garmin, to oczywiście Climb Pro. Czyli w momencie, jeżeli jest jakiś wzniosek, wyskakuje Wam komunikat, jakich tam procentów możemy się spodziewać, ile metrów do końca, ile przewyższenia i ile, jaki jest przewidywany czas do zakończenia tego podjazdu. Z kolejnych fajnych rzeczy, którą ma Garmin, a nie ma IGP Sport, to na pewno segmenty. Ci, co lubią rywalizować na Strawie, zdobywać komy, to i mają wykupioną Strawę Premium, to ci mogą korzystać sobie właśnie z segmentów. I jeżeli chcesz zdobyć koma albo poprawić swój rekord personalny, to wiesz, jak to mniej więcej wygląda na żywo w trakcie. Nie trzeba jechać na pamięć. Kolejną z inteligentnych rzeczy w Garminie to jest to jedzenie i picie, ale nie wiem, ja nie uważam, żeby to było inteligentne. Tak samo jak ta stamina, czyli ile kilometrów jeszcze możemy zrobić. Fajny bajer, ale nie do końca skuteczny, jak się ktoś w to zagłębi. Funkcja
radaru oczywiście działa i tu na obydwóch marek. Działają to zamiennie. Akurat jeżeli chodzi o lampki, no to Garmin ma ten plus, że można podłączyć lampki Bontragera, żeby się same uruchamiały. Ja na początku z tego korzystałem, dopóki to działało przyzwoicie. Za każdym razem się odpalały, ale później oczywiście coś Garminowi odbiło i no już ta opcja nie działała dobrze, więc i tak wolę robić to ręcznie. A przy okazji baterie w lampkach i w Garminie zresztą na dłużej wystarczą. A propos baterii, i Garmin, i GP Sport wytrzymują około 20 godzin. I faktycznie nawet ostatnio dla pewności jechałem Robinsonadę na dwóch licznikach i po 244 km i Garmin i GP Sport z podłączymi czujnikami pozostało jeszcze 60 parę procent baterii w obydwóch licznikach, więc naprawdę spoko. Są bardzo dobre wyniki. Wziąłem dwa liczniki głównie ze względu, że na objeździe trasy Robinsonady Garmin mi się sam z siebie wyłączył, więc się trochę przestraszyłem. Pierwsza taka moja sytuacja w życiu, że licznik się wyłączył sam z siebie. Na szczęście po uruchomieniu dalej mogłem kontynuować trasę, aktywność. Nic tam się, że tak powiem, nie straciło. No to na pewno też na minus, bo nigdy na przykład licznik IGP Sportu mi się nie wyłączył, ale jak zrobimy to ręcznie, tak jak to można zrobić w Wahoo czy w Garminie, żeby na przykład, jak wiemy, że gdzieś będziemy mieli dłuższą przerwę i po prostu wyłączyć licznik ręcznie, to niestety aktywność nam się traci. Nie wiem, czy to się coś zmieniło, ale jak parę razy to próbowałem, to nie można przywrócić tej aktywności. Ona chyba też tam się nigdzie nie zapisuje, niestety. Co do ładowania, to obydwa liczniki można ładować w trakcie. Takich minusów, no to licznik IGP Sportu, jak podłączy się do ładowania, próbuje się włączyć, to nie chce działać. A znowu z minusów dla Garmina, że jak się podłączy ładowanie na wyłączonym, to automatycznie się licznik załącza i powiem szczerze, że ciężko to wyłączyć, bo czasami próbuję wyłączyć, a on nadal po jakimś czasie się tam uruchamia sam z siebie, co może być wkurzające, bo wtedy licznik będzie pracował w domu i co chwilę będzie wyświetlał powiadomienia. A propos powiadomień, w dniu dzisiejszym na przykład IGP Sport mimo włączonej aplikacji i włączonych powiadomień nie wyświetla mi tego, może z tego powodu, że Garmin zabiera te powiadomienia, może to jest ta przyczyna. Tak to jak działa, to działa w miarę przyzwoicie, ale tu i tak wygrywa Garmin, bo te powiadomienia są bardziej czytelne, więcej jest w nich informacji, więcej tych powiadomień możemy sobie ustawić i co najlepsze, możemy też z poziomu Garmina odpisywać na wiadomości, na przykład na Messengerze, co jest spoko opcją. No i też w Garminie jest ten plus, że nie musimy dbać o to, żeby aplikacja Garmin Connect była odpalona, żeby pokazywała nam te powiadomienia. Po prostu ona sobie już tam jakoś działa w tle i te powiadomienia no praktycznie są za każdym razem. Z plusów w IGP Sporcie to przyciski, bo są trochę bardziej odstające i są takie pewniejsze do kliknięcia. Czuć pod palcem, że faktycznie to się zmienia. W Garminie to działa gorzej, bo właśnie na nierównościach ciężej się, na pewno dużo, dużo ciężej się przełącza tutaj te pulpity. Akurat jak jeżdżę po asfalcie, to załóżmy, że jest w miarę ok, ale no te przyciski nie... No ciężko wyczuć czasami, powiem tak. Głównie mówię, na nierównościach jest dosyć sporawy problem. Jeżeli chodzi o przesyłanie danych, no to tutaj na plus dla Garmina, że ma Wi-Fi, więc jeżeli nie mamy połączenia z telefonem, no to automatycznie nam sobie tutaj w domu poprzerzuca, posynchronizuje wszystkie aktywności i trasy. Chociaż ostatnio po aktualizacji był delikatny problem, ale sparowałem na nowe urządzenie i załóżmy, że na razie wszystko działa ok. W momencie, kiedy zakończam aktywność, no to jest połączony z telefonem, no to dosłownie, ja wiem, z 10-15 sekund i to wszystko jest już na przykład na Strawie, na Komucie, na Training Peaksie.
wszystko, co sobie tam połączę. W IKP Sporcie też wszystko ładnie się przesyła, aczkolwiek musi być połączony telefon z licznikiem i trzeba trochę czasami tego dopilnować. Jadę na spokojnie dokończyć trasę i na spokojnie podsumuję resztę testu. No cóż, aktywności przerzucone na Strawę, tam sobie porównałem obydwa urządzenia i powiem Wam, że jest ciekawie. Mam takie drugie konto, powiedzmy testowe, nazwałem je Jan Kowalski i tam właśnie wgrałem drugą aktywność z modelu BSC, żeby to się nie dublowało, więc jeżeli ktoś jest ciekaw w ogóle, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o jakość nagrywania, to możecie sobie sami zobaczyć i teraz Wam też mniej więcej opowiem, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jak na początku, no to wiadomo, dystans jest pokazany ten sam co do praktycznie metra. O dziwo, przewyższenie jest też praktycznie takie samo, różnica chyba 5-6 metrów, więc wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że wszystko jest ok. Różni się czas, mimo że obydwa liczniki mają ustawioną na autopauzę poniżej 5 km na godzinę, że już mają sobie pauzować, to jednak BSC łapie jakby szybciej. Kolejna sprawa, która na przykład w moim przypadku się zgadzała, to było tętno. Tętno było takie same, ale już różnie było z mocą, bo moc nie dość, że pokazało średnią około 10 W różnicy, to Garmin o dziwo pokazał maksymalną wyższą moc, gdzie pokazało nawet 1400 W, a BSC pokazał około 1000. I nie wiem, czy to akurat był jakiś błąd czy pomiaru mocy, z którego korzystam, czyli z InPeaka, ale ja 1400 na pewno nie wykręcam. Wykręcam około max 1200. Mogło być to w jakimś stopniu spowodowane, że pomiar mocy był podłączony pod dwa liczniki, ale wydaje mi się, że po prostu one tylko i wyłącznie szczytują, więc raczej jakiś błąd i tutaj o dziwo w Garminie. Kolejna sprawa to temperatura. Garmin pokazał wyższą temperaturę, a IGP Sport pokazał większą. Raczej tutaj Garmin chyba z tego, co mi się wydaje, pokazał bardziej dokładną, bo bardzo często jeżdżę z samego rana i widzę, jaka jest temperatura na zewnątrz i jaką pokazuje mi Garmin i to by się z reguły zgadzało. Teraz przejdźmy co do samego śladu. Ślad, jakby sobie przeanalizować, włączając na Strawie tak zwanego flyby'a, czyli możemy zobaczyć, kto jak mniej więcej jechał. Czarny ślad to jest model BSC, czerwony to jest model Garmin i powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo podobnie te różnice, te odchyły na jakichś zakrętach, na prostych są naprawdę niewielkie, więc obydwa liczniki pokazują tu akurat bardzo dokładnie i pewnie byście powiedzieli, że Garmin pod tym względem powinien być dokładniejszy, ale bo musi być jakieś ale, w pewnym momencie sprawdziłem sobie jeszcze zapis prędkości i powiem Wam, że to jest ciekawie. Jeżeli przybliżyć sobie jakiś tam dany fragment na analizie Strawy, to widać, że na BSC ten ślad jest taki płynniejszy, jest delikatnie pofalowany, ale jest bardziej płynny. Na Garminie on ma takie bardziej zawahania. Nie są to duże różnice i w efekcie, powiedzmy tam, średnich prędkości czy coś takiego, to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia, ale jakby się przyczepiać do szczegółów, to Garmin pokazał mniej jakby dokładny zapis, więc powiem tak, może nie będę opisywał wszystkich plusów już i minusów w skrócie, bo mam nadzieję, że wszystkie informacje tutaj w filmie, które zawarłem, będą dla Was przydatne na przyszłość. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie, bo może coś pominąłem. O tych licznikach też można by było mówić bardzo wiele. Można by było robić to bardziej szczegółowo, zagłębiając się w każdy najmniejszy szczegół. Ale no, film był bardzo, bardzo długi, chociaż podejrzewam, że i tak wyszedł długi. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych liczników, to oczywiście pytajcie. Jeżeli ja nie odpowiem, to może inny użytkownik akurat któregoś tego urządzenia będzie miał jakieś cenne wskazówki. I teraz może co do werdyktu i mam nadzieję, że Garminowcy mnie nie spalą.
Urządzenie Garmin jest bardzo, bardzo zaawansowane. Ma bardzo dużo przydatnych funkcji, których nie zawsze do końca możecie wykorzystać, bo nawet ja, osoba trenująca, osoba, która jeździ w nieznane, ściga się, nie wykorzystuje wszystkich opcji, które są w Garminie. Dużo opcji jest zbędnych i wprowadzających użytkowników w błąd, jak mniej więcej też odżywianie czy ta stamina. Mimo że jest rozbudowany też o live segmenty na Strawie, o iClamby, czyli przewyższenia, to jednak urządzenie jest troszkę jeszcze niedopracowane. Oczywiście będą wchodziły jakieś aktualizacje, będą coś poprawiały, będą pewnie coś knociły, bo to z aktualizacjami bywa różnie. Moje zdanie do tej pory było odnośnie modeli z końcówką 20, może nawet 30, że nawet wysnułem taką teorię, że ktoś kiedyś miał Garmina, który nie trafił jeszcze na serwis. Oczywiście to jakościowo na pewno dużo, dużo się poprawiło, aczkolwiek już zdarzyło mi się, że licznik sam z siebie się wyłączył. To było na objeździe Robinsona, co mnie mocno zaskoczyło. Trzeba się liczyć z tym, że im więcej opcji, tym jest większe też zawsze ryzyko, że coś może pójść nie tak. Ale ogólnie z licznika korzystam już dosyć długo i jestem mega zadowolony, jeżeli chodzi właśnie na przykład o powiadomienia podczas nawigowania. Nie jestem zadowolony z samego przeliczania nawigowania. Mam nadzieję, że ta resta aktualizacja, najnowsza 18, coś tam zmieniła i będę miał okazję jeszcze to sprawdzić. Jeżeli się okaże, że nagle nawigowanie w Garminie, jeżeli przeliczanie teraz w Garminie okaże się jakieś genialne, to może zrobię jeszcze osobnym o tym film, ale raczej jakoś mi się nie wydaje. I ogólnie powiem tak, nie jest wart tych pieniędzy, według mnie. Mimo że naprawdę jest bardzo zaawansowanym licznikiem, wydaje mi się, że mógłby być trochę tańszy. Jeżeli by on kosztował w granicach 1200-1300 zł, myślę, że byłaby to za niego dobra cena, ale to tylko moja taka uwaga. Na razie kwota około 1800 zł to jest bardzo, bardzo dużo, bo można kupić licznik dużo, dużo taniej i być z niego też zadowolonym. Bo tak jak licznik IGP Sport BSC300 ma bardzo dużo przydatnych opcji, jest prosty, ma nawigowanie, nie ma, trochę minus właśnie za te powiadomienia, że nie każdy zakręt potrafi pokazać, więc jeżeli jedziecie w nieznane, warto sobie po prostu włączyć mapę, a nie polegać tylko na przykład na pola danych i z opcją tego, że wyskoczy jakaś strzałeczka, skręć w prawo, skręć w lewo. Tu na pewno Garmin sprawdza się pod tym względem dużo, dużo lepiej, ale nie wiesza się, nie ma problemów, troszkę może gorzej czytelny wyświetlacz, ale to nie znaczy, że jest nieczytelny. Ja polecam, tak jak tutaj w tych obu przypadkach zainstalowałem sobie w matowe folie, żeby to wyświetlanie było w jednym i urządzeniu dużo, dużo lepsze. I naprawdę, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę i chciałby analizować swoje trasy, już nie mówię, że treningi, ale chociażby trasy, mieć jakiś tam dziennik, to myślę, że ten licznik spokojnie wystarczy. Jest on prawie że wszystko mający i na początek nic więcej nie potrzeba. Jeżeli jednak już jesteście prawie że kolarzem, to wtedy może warto pomyśleć właśnie o czymś nieco lepszym, takim jak Garmin, czy też Wahoo, bo nie mówię, Wahoo dalej, że tak powiem, jest w grze na rynku i no myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To nie jest, mój kanał nie jest po to, że komuś coś wciskać, że bierzcie to, bo to jest najlepsze. Mam nadzieję, że każdy z Was wyciąga z tego odpowiednie wnioski i wybiera dla siebie coś, co mu najbardziej będzie odpowiadało. Mi na razie Garmin w jakimś stopniu odpowiada. Mam nadzieję, że się nie popsuje i że wprowadzi jeszcze dużo jakichś fajnych opcji, bo jak nigdy nie byłem zwolennikiem Garmina, to jednak trochę się do niego przekonałem i na razie póki co z niego będę korzystał naprzemiennie z licznikiem właśnie BSC300. Dobra, pan jedzie pracować, ja też lecę. Mówię, jak macie jakieś pytanie, to pytajcie, a póki co do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.